Witam was ponownie, z tej strony Reaper, tym razem poprowadzę Zagrajmy w Resident Evil 5. Od razu wspominam, że nie znam się całkowicie na fabule gry, tak samo jak na całej serii w ogóle, nie znam się, no coś tam jakiś zarys. Wiem, że w tej części grałem Chrisem Redfieldem, którym grało się w jedynce, nie wiem jak w dwójce. Wiem, że w trójce i czwórce grało się Leonem, w ogóle innym bohaterem. Ale w ogóle nie znam się całkowicie na fabule i takich wątkach, pobocznych nawet. Dlatego przepraszam, jeśli coś pokręcę. I tutaj jeszcze druga sprawa, że nagrywam grę całkowicie na ślepo. No, wszedłem, zmieniłem ustawienia, trochę zagrałem, sprawdziłem jak tam mechanika gry. Zmieniłem też głośność i tak dalej. No dobra, zaczynajmy grę. Ta gra jest bardzo ciekawa, jest survival horrorem, z czego powinniście się cieszyć. Dostała duże noty, no wysokie noty, dobre oceny. No, każdy jednak powtarzał ten sam minus, że nie można chodzić strzelając. No to jest jednak faktem, że to jest głupota i mało realna sprawa, że nie można chodzić i strzelać. No ale niestety, mimo tego nawet gra zdobywała dobre oceny. Ja będę grał na klawiaturze i myszce, ponieważ wolę lepiej, wolę celować lepiej i tak dalej. Na padzie jest strasznie trudno się gra na padzie, szczególnie w taką grę, gdzie trzeba większość spędzasz na strzelaniu i celowaniu. No dobra, uruchamy grę. Nie mogę zaczynać nowej gry, właśnie to mnie zdziwiło, jak robiłem test. Nie no, musimy wybrać rozdział, no niestety. Że normalny. Dobra, rozpoczynajmy grę. Tak, właśnie tu jest... Nie. Ale ja chcę amunicję do pistoletu, co ja zrobię? Bo właśnie miałem wcześniej taki problem. Mogę niby ulepszyć broń, ale jak nie mam amunicji, to nic nie zdziałam. Jak widzicie, mam trochę tego tutaj. Mogę kupić skarb? Nie mogę. Na wyposażeniu mam 13 pistoletów? Czy to jest magazynek? Zaraz, co to jest? A bym sprzedał? Nie no, bo 13 pocisków ma. Nie mogę przenieść tutaj? Przepraszam, że tak się kręcę teraz, ale... A to samo jest, nie? Dobra. A ona w ogóle nie ma amunicji. No dobra, trudno. Nie mogę. Jak w ogóle nie mogę amunicji kupić? To jest coś. Mogę kupić pistolet, ale po czym pistolet? Ja mam pistolet. Dobra, nieważne. No to zaczynajmy grę. Captain Deschat here. We've secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region.
People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey, hey! Uyo Ngenti, alafanya nini hapa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Tu zaczyna się słuszna rozgrywka. This is Kirk. Chris, Sheva, can you read me? Chris here. Coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. There's a black market weapons deal going down in Kijuju. That's where Irving will be. The Alpha team has already infiltrated the area, and you will be going in as backup. Rendezvous with your contact at the butcher's shop. You can gear up and get briefed on the mission there. Watch your backs. Roger that. Copy. Over and out. Warto wspomnieć, że miejsce, no, gry w ogóle jest całkowicie inne. Afryka, nie? To jest zupełnie coś niesamowitego. Nie jesteśmy tu mile widziani. Zawsze w poprzednich częściach były miasta, jakieś zaciemnione miejsca, co nie? A teraz? Afryka, nie? Słoneczne miasteczko. Dziwna sprawa. Ale klimat gry podobno nie ucierpiał na tym. Mamulaka! Chwilą tyle osób było, nie? A teraz wszyscy znikli. Czy zniknęli, przepraszam. Nieciekawie. Chris Redfield. Go around to the side door. Sterowanie jest dość ciężkie. Good, you're both here. Come. You too. This way. But maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. I have your weapons for you here.
Jack them. Grab your weapons. The operation's already started. Destination coordinates? Town square's up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He's our only lead. And be careful out there. Założymy się, że ten Irving nie żyje. Co mogę... Aha. Tak. Oszustwo, nie? Niby. Niby wzięli broń i amunicję, ale tak naprawdę nic nie mamy. No to co kupiłem. Znaczy nie, no, nową broń wymieniłem. Remember, we're a team. Whatever happens, we stick together. Don't worry. I may not be as big as you, but I can still hold my own. Nie ciekawie. Jednak wszyscy mają rację. Głupie jest ta niemożność chodzenia i celowania. Tak to by ułatwiało życie. O mój Boże, ile tego? Te roślinki, co potem zamieniają się w takie fiolki, umożliwiają nam leczenie się. Ale po co? A! My nie byliśmy uleczeni! To ciekawa sprawa. Trzeba znaleźć dla niej amunicję. No chyba FPS im spadły. Did you hear that? It came from that building. Woku? Czy V? Nie mogłem po prostu otworzyć. O. Ja to bym strzelał na miejscu Chrisa natychmiast. Chociaż chyba Ameryka nie chce wojny z terrorystami. Ale oni nie wyglądają na terrorystów. Tak, jeszcze podchodź im, pomagaj. No, he's not okay. Wow. Marnować, ale cholera. Hehe.
What the hell just happened? They didn't move like any zombies I've ever seen. Dokładnie. Trochę ammo zużyliśmy. O! Bardzo dobrze. Ale to damy jej. Thanks, partner.